Hej, hej. Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Słuchajcie, takie szybkie podsumowanie z Sycylii. Ja jestem pierwszy raz na Sycylii, tak jak już mówiłem w filmie. Nie wiem, czy go puszczę wcześniej, czy później. Natomiast mój wniosek jest taki, odnośnie teraz, słuchajcie, jazdy. Jazdy samochodem po Sycylii, bo dużo jest takich komentarzy, że Włochy są straszne, że generalnie jeżdżenie po Włoszech jest trudne. Może trochę jest. Natomiast jest też bardzo niezwykłe. My żeśmy tutaj wypożyczyli samochód, żeśmy pojeździli sobie tydzień po Sycylii, po mniejszych i większych miastach. No, w większych miastach oczywiście jest dużo trudniej. Faktycznie Włosi jeżdżą bardzo specyficznie. To jest tak troszkę, że oni podchodzą do tego. To może tak. Podchodzą do tego w taki sposób, jak gdyby nie przepisy były ważne. I o tym warto pamiętać. Natomiast jeżdżą w sumie dość zdroworozsądkowo, no ale trzeba być czujnym, dlatego że jeżeli są pasy narysowane, to jest to tylko sugestia. Jeżeli jest światło żółte, to jest dla ozdoby, czerwone jest tylko sugestią. Jeżeli są skrzyżowania, które są bez świateł, no to jedzie ten, kto akurat uważa, że powinien pojechać. W związku z tym na to trzeba uważać, ale brzmi to, wierzcie mi, że brzmi to gorzej niż jest. Po prostu jak się człowiek rozgląda, jest czujny, to jest ok. Najbardziej trzeba uważać na skutery, bo faktycznie z lewa, z prawa, na centymetry mieszczą się wszędzie, ale sobie też radzą. Oni sobie tutaj naprawdę znakomicie radzą. Ja nie widziałem żadnego wypadku przez ten tydzień, pomimo tego, że no, pierwsze wrażenie jest takie, jak się jedzie, że faktycznie ten wypadek powinien być zaraz, ale nie ma. W związku z tym, słuchajcie, jak najbardziej ok. Jedna uwaga, jeżeli ktoś chce z Polski przyjechać samochodem do tych pięknych średniowiecznych, przypominam, de facto, albo w zasadzie jeszcze starożytnych miasteczek. No oczywiście dzisiaj te miasta są nowoczesne, no ale te staróweczki, jeżeli macie gdzieś noclegi w centrum, czyli właśnie gdzieś przy tych starych częściach miasta, to weźcie pod uwagę fakt, że samochody, którymi my jeździmy w Polsce i wszędzie się spokojnie mieścimy, no tutaj to może być delikatny problem, dlatego że po prostu tutaj wszędzie jest bardzo, bardzo ciasno. Jest mnóstwo uliczek takich, w których mieści się tylko skuter. Nie ma opcji, żeby zmieścić tam jakimkolwiek samochodem. A miejsca parkingowe są takie, że de facto nie zmieścicie się niczym dużym, tak? Tylko ta klasa A, może B się tutaj mieści, C to już naprawdę jest tutaj luksus, który powoduje, że się ciężko jest zmieścić. No, my jeździmy tutaj samochodem wynajętym małym, to jest klasa B chyba właśnie, a w związku z tym się mieścimy. Natomiast no, tak się zastanawiałem, gdybym przyjechał swoją Skodą Octavią, to pewnie bym tutaj w kombi, to bym się pewnie tutaj nie zmieścił prawie nigdzie. Łącznie ze skrzyżowaniami, bo czasami są takie skręty, że naprawdę jest bardzo ciężko. A parę razy musiałem przyjeżdżać tutaj przez takie bramy czy takie wiadukty, które generalnie są takiej szerokości, że w Polsce byśmy stwierdzili, że jest wąsko dla ludzi, a tutaj to jest normalna droga dla samochodu. W związku z tym to też warto brać pod uwagę, ale generalnie nie bójcie się, jeżeli jeździcie na co dzień po dużym mieście, to raczej sobie poradzicie. No tylko tyle, że trzeba być faktycznie czujnym. Nie zauważyłem aż takiej ilości tego trąbienia, wyzywania się jak na filmach, gdzieś tam machania rękoma. Czasami ktoś zatrąbi faktycznie, ale bardzo często oni trąbią po to, żeby się pozdrowić po prostu, bo ktoś zobaczył znajomego, oni wszyscy do siebie buongiorno, buongiorno, każdy musi siebie pozdrowić, jeżeli się zna, w związku z tym to jest bardzo sympatyczne. Generalnie raczej naprawdę bardzo pozytywne opinie, a nie negatywne, w związku z tym słuchajcie, w ogóle się nie bójcie, jeżeli mówię, jeździcie na co dzień po dużych miastach, to myślę, że zupełnie spokojnie dacie sobie
dacie sobie radę. Dzięki, to takie krótkie podsumowanie, a ja wracam do wieczornego winka i pozdrawiam Was z Katanii. Dzięki, do zobaczenia, hej.